Siemano, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Zapraszam Was na drugi z 6 arabskich zapachów. Mam nadzieję, że ten pierwszy film Wam się spodobał, dlatego że omawialiśmy tam bardzo ciekawy zapach, który jest dostępny u nas i jest w europejskim klimacie. Natomiast masznyt arabski, więc jeżeli nie widzieliście, to koniecznie zerknijcie poprzedni film, a teraz lecimy z drugim z nich. Druga opcja pochodzi również od marki Latafa. Zapach nazywa się Awrak Al-Ud. Jest to bardzo ciekawy zapach, dlatego że jest jeden zapach w moich zbiorach, który jest dosyć podobny do tego zapachu, natomiast ten jest bardziej słodszy, bardziej taki, można powiedzieć, wygładzony, bardziej delikatny, natomiast jak najbardziej mocny i intensywny. Natomiast jakby odbiór zapachu jest delikatniejszy. Więc jeżeli chcecie wiedzieć, jaki zapach z mojej kolekcji ten oto przypomina, to koniecznie zostańcie ze mną dalej. Tu mamy bardzo ciekawą pozycję, dlatego że będąc wtedy w Berlinie, jeżeli nie widzieliście vloga, to koniecznie nadróbcie zaległości. Tam nabyłem zapach Rawat Al-Ud, który również recenzja jest na kanale, ale w międzyczasie było tam tyle różnych zapachów, że wąchałem sobie i wąchałem różne kompozycje i powąchałem właśnie ten zapach z korka. Wiadomo, w korku mamy już taką ułożoną nutę bazy, z reguły nie jest to tak na świeżo i też w jakimś stopniu mi się ten zapach spodobał, więc okazja nadarzyła się zdobyć ten zapach za 50 zł i sobie tak myślę, kurczę, on mi się podobał, to go biorę. No i ten zapach przyszedł, wącham i kurczę, lekkie zdziwienie, że to chyba nie to. Ten zapach dosyć mocno się zmienia, więc tak po 10 minutach faktycznie przypominał ten zapach, który ja miałem okazję wąchać w korku. I jednocześnie przypomina mi jeden zapach z moich zbiorów. Jest to zapach od marki Art Al Zafaran. Tu Wam go wrzucę. Taka fajna butelka jak mikstura. Mogliście ten zapach już zobaczyć u mnie na kanale. I ten zapach od marki Art Al Zafaran kojarzy mi się z zapachem od marki Mansera Black Intensity Oud, który również była recenzja z odlewkami ze sklepu Odlewnia Perfum, które również testowaliśmy sobie na kanale. Natomiast ten zapach już mi tej Mansery nie przypomina, bardziej taką delikatniejszą i łagodniejszą wersję właśnie zapachu marki Art Al Zafaran. No dobrze, rzućmy okiem na opakowanie. Raczej proste, jak najbardziej w klimacie arabskim, ponieważ mamy złoto, czerń, mamy różne ornamenty, różne struktury, mamy chropowate, mamy tu coś na kształt takich lin, mamy jakieś mandale i generalnie złote napisy na czarnym tle. Wydaje mi się, że jest to takie proste opakowanie, nic specjalnego. Ważne, co znajduje się w środku. Otwieram, abyście zobaczyli sobie butelkę. I tak, jeśli chodzi o butelkę, to są różne wersje korków, jak to zauważyłem często w arabskich zapachach bywa. Ja liczyłem na taką wersję z czarnym, takim mniejszym korkiem, natomiast mi przypadła wersja z takim dużym czarnym korkiem, ale muszę powiedzieć, że suma summarum bardzo dobrze on tutaj wygląda, pasuje jak najbardziej. Butelka jest taka falowana, można powiedzieć, jest w formie walca, ale mamy taką falowaną strukturę. Korek jest złoty, u góry mamy czarno-złote zdobienia i wydaje mi się, że ta butelka wygląda całkiem ciekawie. Dosyć grube dno, ale mimo wszystko fajne cieniowanie. Wygląda to moim zdaniem spoko. Tak butelka prezentuje się w dłoni i jak możecie właśnie zobaczyć ten korek, to z bliska Wam bardziej pokażę, jak wygląda właśnie to zdobienie na tym korku. Ten zapach jest bardzo przyjemny i bardzo moim zdaniem taki zwiewny i delikatny. Nie jest to absolutnie zapach cytrusowy. Ten zapach kojarzy mi się właśnie delikatnie, może tak w 10% z tą zapachem od marki Mansera Black Intensity Oud, ze względu na tą swoją taką balsamiczność. Jest to zapach, który jest taki puszysty, jest to zapach, który jest taki balsamiczny, trochę mi się kojarzy z takimi kremami Dove, z balsamami do kąpieli Dove. Ten taki standardowy, klasyczny zapach tego starego mydła Dove. Teraz ono już trochę jest takie wykastrowane, że tak powiem. Natomiast ten zapach ma w sobie dużo takiej słodyczy, a jednocześnie zapach świeżej kąpieli, zapach właśnie trochę balsamu Dove, trochę tego mydła Dove, trochę właśnie takiego czystego ciała świeżo co umytego z gorącej kąpieli. Natomiast absolutnie nie mamy tu cytrusów.
Jest to zapach, który naprawdę moim zdaniem jest bardzo przytulny, bardzo przyjemny i 100% jest to unisex, dlatego że nie widzę tu jakby przechyłu ani w jedną, ani w drugą stronę, chociaż też wiecie, że mimo wszystko ja tego nie lubię. Zapach jest naprawdę bardzo przyjemny, taki właśnie kremowo-balsamiczny z takim wydźwiękiem arabskim. No dobrze, ja już tu oczywiście się jak zwykle rozgadałem, ale przeczytam Wam, jakie nuty to znajdują się w środku tego zapachu. W nucie głowy ut, cynamon, gałkę muszkatołową. W nucie serca znajdziemy róże oraz bursztyn. W nucie bazy znajdziemy drzewo sandałowe, wanilię, piszmą oraz po raz kolejny ud. Jeśli miałbym Wam powiedzieć, jakimi składnikami z tej listy ten zapach mi pachnie, to muszę Wam powiedzieć, że właśnie cynamon, gałka muszkatołowa, wanilia oraz róża. Tylko że ta róża nie jest tu taka typowo arabska, taka ciężka, zawiesista. Czujemy właśnie w tym jakieś kwiaty, trochę właśnie takiej balsamiczności, kremowości. Myślę, że to za sprawą tego pomieszania zapachu róży, cynamonu, gałki muszkatołowej może tworzyć taką kompozycję. Wanilia nadaje tu właśnie tej słodyczy, czyli taki waniliowo-różany zapach z delikatnymi przyprawami w postaci cynamonu i gałki muszkatołowej. Zapach miękki, zapach przytulny, zapach ocieplający, zapach do swetra, tylko wersja arabska, ponieważ wiemy, jak te zapachy nasze tu europejskie wyglądają do swetra czy pod koc. Są to raczej takie zapachy mocno otulające, bursztynowe, ciepłe, typowo waniliowe. Tu mamy również opcję pod koc do swetra, natomiast w wydaniu arabskim. I muszę Wam powiedzieć, że ten zapach ma coś w sobie. Nie do końca ten zapach może się podobać zaraz na samym początku, dlatego że ma dosyć agresywną i mocną tą nutę. Może nie tak jak ten Art Al Zafaran, który mocno daje, tak hardkorowo bym nawet powiedział na samym początku, i jest dosyć mroczny. Ten zapach raczej do mrocznych nie należy, ale tak jak Wam mówię, kremowość, balsamiczność, takie właśnie mydło DAF, krem do kąpieli o zapachu tego klasycznego DAF, dodatkowo w połączeniu z różą, cynamonem, gałką muszkatołową, tworzy to naprawdę bardzo fajną kompozycję i fajnie, że ten zapach jest w mojej kolekcji, dlatego że ten zapach marki Art Al Zafaran, który jest zbliżony do tego zapachu, bardzo mi się podoba, więc będę mieć dwa. Jeden taki jakby mocniejszy, drugi trochę delikatniejszy, bardziej balsamiczno-kremowy. Tamten typowo balsamiczno-mroczny. Tu mamy właśnie tak balsamiczność i kremowość, bym nawet powiedział. Ciekawa kompozycja, także jeżeli chcielibyście coś fajnego arabskiego przetestować, a nie do końca lubicie się z mocnymi woniami arabskimi, to mogłoby to być coś dla Was. Dlatego że ma to w taką fajną nutę, że to czuć, że jest to arabski zapach, natomiast jakby jego DNA nie jest takie typowo stricte arabskie. Dlatego że jest tu właśnie taka fajna pudrowość lekka, balsamiczność, kremowość i taki właśnie dopiero gdzieś pod koniec arabski delikatny sznyt. Także wydaje mi się, że możecie śmiało taki zapach sobie przetestować, wypróbować. Tym bardziej, że właśnie ten zapach drogi nie był, około 50 zł, także nawet jeżeli się nie spodoba, chociaż wątpię, ale też pamiętajcie o tym, że no jednak mimo wszystko musimy lubić arabskie wonie, ponieważ jeżeli jesteśmy typowo zwolennikiem takich europejskich woni, takich prostych, niewymagających, to ten zapach raczej Wam się nie spodoba. To na pewno będzie zapach dla osób, które lubią coś takiego innego, coś, co mniej więcej stanowi takie lekkie wyzwanie. Natomiast nie jest to jeszcze aż tak hardkorowy zapach, ponieważ tak jak Wam mówię, jest to taki łagodny, bardzo balsamiczny, kremowy zapach w wydaniu arabskim. Na pewno nie będziecie tym zapachem zawiedzeni, jeżeli lubicie takie wonie. No dobrze, moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Taka trochę odmiana zapachów arabskich. Nie był taki typowo hardkorowy. Jeśli chodzi o projekcję i trwałość tego zapachu, projekcja może nie jest jakaś super zabójcza, ale trwałość jest naprawdę bardzo dobra. Po użyciu tego zapachu, zapach cały czas gdzieś ze mną chodził. Także spokojnie, myślę, że 8 godzin będzie z Wami wytrzymywał. Mimo że nie jest taki mocarny, to jednak w jakimś stopniu u mnie jest bynajmniej bardzo trwały. No dobrze, moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, jak Wam się podoba
powrót do serii arabskich zapachów, ponieważ no głównie ten kanał w jakimś stopniu na tego typu zapachach się opiera, chociaż ostatnio mieliśmy dużo zapachów retro i dużo takich bardzo niszowych i ciekawych kompozycji. Jeżeli nie widzieliście, to zachęcam, by właśnie zasubskrybować mój kanał i wejść sobie w playlistę Porozmawiajmy o perfumach. Tam mamy wszystkie recenzje perfum, także zapraszam. Dla osób, które nie subskrybują kanału, to tak jak powiedziałem, klikamy subskrypcję, ponieważ lecimy na 2000 subskrypcji, także będzie mi bardzo miło, jeżeli to uczynicie. No i co? Oczywiście, jeżeli film się podobał, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę pod filmem, ponieważ w jakimś stopniu to pomoże w pozycjonowaniu filmu. No i co? Ja Wam bardzo dziękuję, życzę miłego dnia bądź wieczoru, w zależności od pory, w której to oglądacie, i widzimy się w kolejnym filmie. Także na razie i cześć!